No dzień dobry. Słuchajcie, jesteśmy tu z panem Tomkiem Lewandowskim. No i obcinaliśmy już tą śliwkę, ale jeszcze tu nam zostało troszeczkę. I trochę wam teraz opowiem, co po tym cięciu. Bo jest to drzewko pestkowe i szczególnie wymaga smarowania ran po cięciu. Brzoskwinie na pierwszym miejscu. Morela, rak bakteryjny. Jabłoń, gruszy. No wszystkie gatuneczki, ale najbardziej te pestkowe wymagają smarowania ran. Bo co się dzieje? Przez ranę, potem wiosną, jak temperatury są dodatnie, wchodzą różne patogeny. Grzyby, bakterie, drzewko choruje. W sadach towarowych nikt nie ma się czasu bawić tym smarowaniem, używaniem jakiejś maści. Ale my w takich sadkach amatorskich mamy czas, mamy środki, pasty różne. Maście ogrodnicze, które zaraz po cięciu takich gałązek możemy posmarować, zabezpieczyć tą ranę, tak żeby tam nie docierało ani deszcz, ani jakaś wilgoć, nawet słońce, żeby nie wsychało to zupełnie, bo dochodzi do pękania. Czyli robimy taką powłokę zabezpieczającą, która jest jeszcze w środku pełna substancji chemicznych, które nie pozwalają się tym chorobom grzybowym czy bakteryjnym rozwijać. I teraz im szybciej to zrobimy po cięciu, tym lepiej. Przy temperaturach takich ujemnych jak dzisiaj, no to fajnie, bo ta rana nam zaschnie. Ale wyobraźmy sobie, że za godzinę, za dwie, czy za dzień, no zrobi się deszczowo. 2-3 dni, tak, temperatura powyżej 8, no i grzyby szaleją, tak, bakterie szaleją. I już wchodzą do tej rany i robią nam brzydką robotę. Potem z takiej rany cieknie jakaś żywica, potem rozrasta się to dalej. Nawet ta brunatna z gniezda drzew pestkowych, no ma już drogę otwartą do tego, żeby wejść głębiej do drewna i wtedy walka z nią jest utrudniona. Pamiętam, kłótniemy jeszcze tą gałązkę i zaraz ją tu zabezpieczymy. O, ideałem by było, żeby to zaraz fajnie posmarować. Tak, szczelniutko, to taki specjalny aplikator. O, i dokładnie zasmarowujemy. Tak, to jeżeli chodzi o te mniejsze rany. Ja bym proponował mieć w jednym miejscu piłę, szczelniutkator, a w drugim miejscu, tak jak w drugiej ręce aplikator, żeby od razu drugą ręką posmarować. Co innego, jak mamy takie wielkie rany, no to je widać mocno i z daleka, nie? Tak. No, i tu. O, tak samo, dokładnie. O, wcieramy. Wcieramy, tu jest szczoteczka, nie trzeba paznokciem. O, pięknie. Wiosną, maj, czerwiec, jak przyjdą upały i dojdzie do pierwszego bliznowacenia i zauważymy, że tu nie powstaje w którymś miejscu narość, a coś tam się dzieje, albo po prostu pękła ta politurka, ta farba, to po prostu możemy uzupełnić jeszcze raz, nie? Żeby być pewnym, zwłaszcza na tych grubych ranach, że tam się nic nie będzie rozwijało, nie? O, i taka rana już jest zabezpieczona przed tym, że tam nic, żaden patogen tam się nie dostanie i nie będzie chorowało. Prosta czynność, ale zabezpiecza drzewko na jeszcze bardzo długo. Także to było wszystko. Czy masz jeszcze jakieś pytania? Niektórzy tną również drzewko owocowe latem, po owocowaniu. To tym bardziej, bo wszystkie te patogeny są czynne. Teraz zimą, przy ujemnych temperaturach, one są nieczynne. Prawda? One stoją świąt w postaci zarodników. Ale latem, no jest jeszcze większa konieczność, żeby to zrobić, bo wszystko jest, no, aktywne. Każdy ogrodnik wie, jak ważna jest wiedza i pasja. Dlatego stworzyliśmy aplikację Plantis. Twój nowy, mobilny przewodnik po świecie ogrodnictwa, który przekształci twój ogród w raj na ziemi. Dzięki Plantis będziesz mógł czerpać z nieograniczonej eksperckiej wiedzy. Oglądaj filmy, czytaj artykuły oraz specjalistyczne publikacje, które prowadzą cię krok po kroku przez proces uprawy każdego rodzaju rośliny. Ustalenie planu prac to już nie problem.
Plantis oferuje szczegółowy kalendarz zadań na każdy miesiąc, który dostosowuje się do unikalnych potrzeb Twoich roślin, zarówno w domu, jak i w ogrodzie. Zastanawiasz się, czy to już czas na przycinanie? Może masz wątpliwości dotyczące nawożenia? Nasza społeczność doświadczonych ekspertów ogrodniczych jest zawsze dostępna, by Ci pomóc. Nie wiesz, co to za roślina w Twoim ogrodzie? Martwisz się, że coś jej szkodzi? Robisz zdjęcie, a Plantis w sekundę rozpoznaje roślinę i jej potencjalne problemy, proponując skuteczne rozwiązania. Zaczerpnij inspiracji od innych entuzjastów ogrodnictwa. Odkryj projekty i aranżacje, które pokażą Ci, jak z pasją i kreatywnością można przekształcić każdą przestrzeń. Nie czekaj. Pobierz Plantis już teraz i odkryj świat ogrodnictwa w pełni. Zacznij przekształcać swój ogród w miejsce, w którym będziesz chciał spędzać każdą wolną chwilę.